pan zastępca burmistrza, pan Paweł Nikityński, dołącza razem ze swoim środowiskiem do Solidarnej Polski i będzie odpowiadać za tworzenie struktur Solidarnej Polski w powiecie gryfińskim. Powody, dla których wybrałem Solidarną Polskę, są dla mnie oczywiste i wypływają z osobistych poglądów. To są trzy zasadnicze źródła. Pierwsza to kwestia szeroko rozumianego światopoglądu, wartości chrześcijańskich, które też na co dzień staram się reprezentować. Druga to cały pakiet spraw energetycznych. To stanowisko, które reprezentuje w tej chwili Solidarna Polska, reprezentuje znaczna część ludzi, którzy znają energetykę. Solidarna Polska już od samego początku podkreślała, jak bardzo ważna jest suwerenność energetyczna. I wtedy jeszcze jak powstawała, to ja pamiętam, że wiele osób to lekceważyło, mówiło, że to wcale nie jest jakby istotna rzecz, a dzisiaj po latach państwo widzicie, jak jednak to jest istotna rzecz, żeby o tą suwerenność energetyczną walczyć. I to są takie hasła bardzo ważne dla Solidarnej Polski, w tym proces federalizacji, który w tej chwili trwa i któremu my jako formacja się przeciwstawiamy. To znaczy my nie chcemy państwa europejskiego, które jest kolejną formułą budowy niemieckiego imperializmu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie otwarte z mieszkańcami. To jest cykl spotkań pod tytułem Uwierzyć w Polskę. I dlaczego takie wydawałoby się patetyczne hasło? Dlatego, że ja mam duże przekonanie, że Polska dzieli się niestety na pół. Jest duże grono Polaków, którzy wierzą w to, że Polska może samodzielnie i może coś więcej, może być podmiotowa i suwerenna. No i druga część Polaków, którzy idą niestety za tą liberalno-lewicową klasą polityczną, którzy uważają, że Polska może cokolwiek osiągnąć tylko wtedy, kiedy będzie grzecznie słuchała Niemiec. No i będę dzisiaj chciał na spotkaniach powiedzieć, dlaczego uważam, że polskość jest czymś wyjątkowym i lepszym niż niemieckość czy rosyjskość. Fakt, że dzisiaj stoimy u progu tego kryzysu energetycznego, niepokoi wielu Polaków, także tych, którzy mieszkają tutaj w Gryfinie czy u nas na Pomorzu Zachodnim i którzy coraz częściej podzielają pogląd Solidarnej Polski, sposób patrzenia na te sprawy, a więc konieczność rozwijania suwerenności energetycznej, ale też suwerenności jako takiej. Apel do samorządowców, do mieszkańców też powiatu gryfińskiego, całego Pomorza Zachodniego. Jeśli zależy wam na tym, żeby Polska w ramach Unii Europejskiej zachowała swoją suwerenność, jeśli zależy wam na tym, żeby Polska w ogóle była na mapie Europy, żeby nie powstała jakaś jedna federacja europejska, jeśli zależy wam na polskości, to zapraszamy do naszych struktur.